Witam Was bardzo serdecznie, jestem Bacza, to jest kolejny odcinek Heroes of Might and Magic 6. Dla przypomnienia, co tam w poprzednich odcinkach, już Wam pokazuję nasze misje, które rozgrywaliśmy. A więc jeżeli chodzi o główną misję, mamy spory religijne, mamy pokonać barona Diorgi, no dobrze to wymawiam, w każdym bądź razie ukończone zadanie główne. No to mieliśmy zająć dwie osady orków, no i to też uczyniliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe, takie poboczne misje, no to złodzieje jaj wykonaliśmy. No i mamy jeszcze do zrobienia wybór, czyli osiągnąć bohaterem pierwszy poziom w drodze łez lub drodze krwi. No i cóż jeszcze mogę Wam pokazać? Tutaj mamy dwóch bohaterów, wrogich bohaterów, którzy właśnie wjeżdżają na nasze ziemię. Jest jeden tu, a drugi jest właśnie o tutaj. Widzicie, te bramy się otworzyły, no i oni tutaj chętnie wkraczają w nasz świat. No i tak, cóż moglibyśmy zrobić? Tu zajęliśmy ten zamek ostatnio. Będziemy mogli tutaj coś zbudować. Jest siódmy dzień, więc akurat, że tak powiem. Już tam się ta załaduje i zobaczmy, co możemy zbudować. No, moglibyśmy tam kaplicę światłości mimo wszystko postawić. No i gdzie się udać głównym bohaterem? Może do zamku byśmy się rypsnęli, bo tak, on nam zajmie fort w tej turze. My i tak tutaj, podejrzewam, nie dojedziemy za daleko. Mam przejście przez te brody, bardzo tutaj zabiera ruch. Więc co? Może wyeksmitujemy się do głównego zamku. Stamtąd będziemy mogli w następnej turze przejść do zamku, którego będziemy chcieli. Natomiast co ty? Ciebie weźmiemy do jakiegoś tam innego zamku w zasadzie. Aha, w zasadzie nie weźmiemy, bo ci brakuje many. Okej, możemy oddać turkę. Pozostałe dwa zamki mamy rozbudowane maksymalnie, także tutaj nie mamy się czym przejmować. No, tak jak mówiłem, zajął nam tutaj tą, ten fort. No i teraz kwestia, czy on tutaj dojedzie do zamku. Czy nie dojedzie? No przejście tego brodu może. Myślę, że nie dojedzie. Ale, na początek to byśmy sobie uzupełnili nasze jednostki, ponieważ dużo strat mieliśmy tutaj w ostatniej walce. Okej. I jeszcze w tym zamku moglibyśmy coś zbudować. Trzeba go rozbudowywać mimo wszystko. A może to umocnienia byśmy zrobili. No i teraz zastanówmy się, gdzie tu jechać. Kurczę, no, ten zamek jest rozbudowany maksymalnie, dobrze by go było nie stracić, a on w tej turze tutaj dojedzie, myślę. Nie ma żadnego brodu ani nic takiego, także my się przeniesiemy tutaj. Czy uda nam się dojechać tu? Kurczę, nie uda nam się. Nawet stajni, no brakuje ruchu. Brakuje, ale co moglibyśmy zrobić? A na przykład, gdybyśmy zrobili taki manewr, kupili sobie gościa. Umberto, oświecenie, mistrz magii światłości, mistrz kapłanek, mistrzostwo leczenia, odporność na ból, może coś z magią byśmy tutaj zakombinowali. Okej, to sobie ulepszymy jeszcze. Teraz zobaczmy w ten sposób. Chcę, dlatego że chcę dać artefakty. O, nie. Kurczę, nie tak. O, może być tak, ok. Anto. My tu mamy magię, tak? Płaszcz możemy dać. Niech ma. Kategoria magia. Niech ma. Musimy lepiej wybrać w ten sposób, dobrze? Co tu mamy? Mocy przeznaczenia. Dajmy je. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś przedmiot. Też musimy najpierw, tak? Aha, czyli tutaj nie. I tarcza, ale tarczy to nie. To w zasadzie chyba tyle. Dobra.
I jeszcze trzeba by wejść, rozdzielić jej punkty. Przede wszystkim tą logistykę nieszczęsną, znajdywanie drogi. I coś byśmy tu z magią dali, chociażby takie podstawowe... No nie wiem, co my tu możemy dać. Spowolnienie na przykład. Możemy dać tyle. Dobra, ciebie to wsuniemy w ten sposób, żebyś nie traciła ruchu. Anton wjeżdża tu z powrotem. Robimy podmiankę. No i teraz czy ona tu dojedzie? Dojedzie. Do niego. No to niech jedzie. Zobaczymy, czy te wszystkie kombinacje, machinacje się opłacą. A jeszcze autowalka. A to nic, najwyżej sami zawalczymy. To jest niedoświadczony bohater, także tutaj raczej będziemy musieli samemu rozegrać. No, bo mamy duże straty. Ja to rozegram samemu. Spróbujemy te straty zmniejszyć do maksimum. Zobaczmy, co nam zostaje. Tylko spowolnienie będziemy rzucać. No i dobra. Gryfy. Byśmy tak ich na początek, bo one będą wskrzeszać tych kurde strzelców wyborowych. A my zaatakujemy te kapłanki na początek. No. Już kurczę, mam 18 tutaj. Jakże mogli. Trzydziestu dwóch, 49. No to my się tutaj sami musimy wskrzeszać. No to co? Do przodu. No my tutaj jesteśmy mocni. A właśnie, jest siła nas. W ten sposób byśmy rzucili spowolnienie może właśnie na nich, oni żeby się nam tak szybko tutaj nie ruszali. Co, gryfy niech się chwilkę wstrzymają. A właśnie. To już jest dobrze teraz. Dobrze, i my znowu się tutaj wskrzesimy. Razem się... To będzie tyle wskrzeszenia, mi się zdaje. No to atakujemy te kapłanki. Tutaj była ich siła, teraz jest troszeczkę mniej. Dobrze. Tu możemy się bronić w zasadzie już. Mieczyk nam coś da? Niewiele. Możemy w razie czego spowolnić tylko kapłanki. Im się bronimy, on nic nie zrobi. Atakujemy tutaj, wy się bronicie i wrócicie tutaj. No i wyszło dobrze. Dużo mniejsze straty chyba, nie? Dobra, poziom czwarty. Zostanie byśmy odwiedzili. I wracamy się. Po co tak wszystko zrobiłem? Bo to może być dziwne. Poza tym, że Anton by nie doszedł do niego, bo teleportując się tutaj do zamku, używając portalu, nie miał ruchu. Natomiast chodzi o to, że w następnej turze, żeby te jednostki ona z powrotem dostarczyła Antonowi, a on, żeby mógł się przenieść do tego zamku tutaj, gdzie ten będzie już pod wrotami. W ten sposób uda nam się uratować obydwa zamki. Przynajmniej tak mi się wydaje i tak brzmi teoria, bo ta onko może się okazać, że ten na dole jednak dojdzie do zamku, ale w to wątpię. Więc po prostu przekonajmy się o tym. No i nie doszedł do tego zamku. Więc właśnie o to chodziło, słuchajcie, o to chodziło. No i dobrze. Teraz robimy z powrotem ten manewr, czyli oddajemy jednostki. Już tutaj dajemy wszystkich.
żeby ich sobie tutaj jakoś tam standardowo ustawić. Chyba nie mam taktyki właśnie. Artefakty. Artefakty również oddajemy, żeby ich nie stracić. Gdy będą potrzebne, to wtedy się przekażę. Na pewno jej jednostki będę przekazywał, więc... Natomiast tobie możemy dać... Znajduje 20% więcej zasobów, zwiększa produkcję siedli z stworzeń w okolicy. No i to będzie bardzo fajna zdolność. Natomiast ty wysuwaj tutaj do zamku. A ty ładuj się tutaj do zamku, tutaj sieć. Okej. Ty nie masz żadnych tam punktów do rozdysponowania. Nie masz. To też tutaj się ładuj do zamku. No i zostaje nam w zasadzie Anton. Ten zameczek. Tutaj możemy coś zbudować oczywiście. Nie zapominajmy o tym. To może targowisko. Na początek. Ulepszymy sobie siedliska troszeczkę później. Dojedziemy tu do niego. Kurde, nie dojedziemy. Ale dobra, możemy sobie zawsze poczekać. Możemy sobie poczekać, zobaczymy co on zrobi. Czy zechce nas sam zaatakować w mieście? To jeszcze lepiej by było dla nas. No, zaatakujemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczymy jak tutaj sobie autowalka poradzi, ale podejrzewam, że będziemy musieli to rozegrać sami. Więc moglibyście zapytać, po co ta autowalka? No właśnie, 29-12. Rozegramy. Jesteśmy za murami, także tutaj powinno nam pójść dużo, dużo łatwiej. Zaraz zobaczymy. Faza taktyczna. Bierzemy tego naszego nieszczęsnego gryfa. Dlaczego nieszczęsnego? Bo często giną. A ciebie troszeczkę bliżej bramy. Ciebie troszeczkę dalej. A właśnie tak, żeby ich łucznik gdzieś tu podwójnie nas nie mógł trafiać. Dobra, myślę, że będzie dobrze. No i tak, zaczynamy od łucznika. No, ładnie pojedzie. Ale jeszcze ładnie bym tych pojechał od razu wszystkich. Ale możemy zrobić to tak. Damy jej, żeby ich nie zabił. I wykluczymy ich. A to w sumie bez sensu zrobiłem, ale mniejsza z tego. Teraz ty. No atakuj te tutaj kapłanki. No a nam pozostaje co bronić się, ale możemy jeszcze tu jakąś magię, nie możemy. Miecz. Tak, bo my jesteśmy tym bohaterem od mieczu. No dobra, walniemy ich tutaj jeszcze pięciu. A tu się bronimy. Tu też się oczywiście bronimy. O, tylko 13 ich wskrzesił. O, ruszył do przodu od razu. Dobrze. No teraz to tutaj jest siła naszych łuczników. No. Gdybyśmy mieli ich mniej, to byłby problem, a tak naprawdę. No, czterech? Nie, trzech uda się. Tak pojedziemy. Bardzo ładna liczba trzech od razu. Tych sześciu, to dobra. Gryf. Niech się broni. No i co dalej my zabili? Moglibyśmy, ale najpierw może skipniemy. Zobaczymy kogo on tam trafi. Tym to się bronimy. Bo jeszcze uciekł, jak strzelał chyba. Strzelał już. No strzelał. A to nic nie szkodzi, tak sobie teraz leczenie zarzucimy. Nikogo. Trzech. Tych trzech trzeba by wskrzesić. No i dobrze. No znowu. 18. Gwardzistów byśmy... Ale nie, musimy tych uczników, tych strzelców wyeliminować.
I jeszcze mamy tutaj takie coś. Może nam się uda ich zabić? No, my się bronimy. Bronimy. Nie mamy kogo wskrzeszać. Na razie gdzieś się. Damy im jeszcze chwilę na atak bramy. A teraz nasz liczny tutaj. Zrobimy rozpierduchę. Ładujemy w niego. Jeszcze mieczyk. Tu się bronimy, nie ma co wylatywać nim. O, musiał zabić. Już go wskrzeszamy. No i co? Nasze wojsko tutaj będą musiały to wykończyć. Żadnych strat. I o to chodziło. Prawie 7000 doświadczenia wyszło, nie? No i cóż, obroniliśmy się. Jak widzicie, nie było to jakimś większym problemem. Troszeczkę taktyki tutaj. Bezimienni, co tuż, tuż nadciągają. Zakryj uszy, inaczej zwątpisz. No właśnie. Dobra, więc co, zbudujmy sobie coś tu w zamku od razu. Skoro już tutaj jesteśmy, chociaż akurat nam to nic nie daje. Co? Ulepszamy. Ulepszamy, bo to też ma wpływ na przyrost jednostek. A nim trzeba by jechać ten fort odbić. O, właśnie. Ale zajedziemy sobie najpierw tędy, bo tutaj są jakieś, widzę, rzeczy ciekawe. Bataha horda sporo. No dobra. Natomiast wy to tam siedzicie, nie ruszacie się, oddajemy turkę. No tu jeszcze mamy kopalnię do zdobycia. Mamy, słuchajcie, duży zapas minerałów, ale tak naprawdę, no mógłbym to w złoto zamienić, tak? Ale no, na razie po prostu nie ma potrzeby, bo złota mam ponad 100 tysięcy, więc... Proszę bardzo, zostawiamy ich, nie chcą się bić z nami. Dlatego po prostu nie zamieniam tego, bo nie ma potrzeby. No, może mi przyjdzie rozbudować jakieś zamki albo coś na stylu. 500 sztuk złota dziennie jeszcze, dostaliśmy sakwę. Doświadczenie oczywiście wezmę. Jak w ogóle z naszym doświadczeniem? Ile nam brakuje tutaj do poziomu? Kurczę, brakuje nam troszeczkę. 156 tysięcy, 157. To trochę nam brakuje, to nie będziemy tutaj teraz wjeżdżać. Bo szkoda, który mamy 8 poziom. Dobra, pojedziemy sobie tutaj dalej, najwyżej się wrócimy tutaj. Nie rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Bardzo mało do poziomu mi brakuje i teraz, jeżeli wykorzystam ten budynek, który automatycznie za kasę i kryształy zwiększa mi poziom, no to szkoda go tracić dla 1000 punktów doświadczenia, które gdzieś tu zaraz zdobędę po prostu w jakiejś walce. A później mogę skoczyć poziom wyżej o, powiedzmy, tam dużo, dużo więcej. No na przykład tutaj mamy 66. Myślę, że to już nam wystarczy na poziom. O, właśnie to, co mówię. Straty mamy. Ojej. No dobra, może być takie ustawienie. O, no, w jednej kupce są. Może to i dobrze, słuchajcie. Dobra, mieczek, chociaż on tutaj niewiele nam daje. Szpony. Oczywiście, o. Atakujemy. No, ktoś musi przecież. Zaraz będziemy skrzeszać. Broni się na razie. Się upierają na te gryzy, no. Broni się. Mogę ich zabić. A na razie ich nie chcę zabić. Kurde, też ich mogę zabić. Chciałem wskrzesić najpierw tak ich może. No, nawet wszystkich mi się nie uda. No tak myślałem, że gryfy znowu zaatakują. A to mi da czas, żeby tak może nawet nie czekać. Tu się bronimy. Skipniemy. Skipniemy. Skrzesimy tych 5, dobrze. I dokończymy działanie. To de facto 3 chyba na nam zginie tylko tych barbarianinów. I poziom tak czy tak mamy do przodu.
No dobra, zajmujemy to. To znaczy się kopanie kryształu i lecimy z powrotem tutaj. Tam sobie weźmiemy poziom. Jeszcze punkcik trzeba przydzielić, żebym nie zapomniał. Natomiast tutaj co? Straszne miejsce. Będzie. Punkcik Antonowi. O kurczę, mam 3 punkty do przydzielenia. Ale... jazda, zapomniałem. No dobra, zobaczmy, co my tu możemy... Zwiększa urażenia zadawane. Tak, to weźmiemy. Weźmiemy sobie kontratak i weźmiemy sobie kontratak. I oddajmy tylko. Zaraz będzie 10 poziom. Ciekawe, czy to maksymalny poziom już w tej misji. No, obstawiam, że może tak być. Zobaczymy. No, bo nie mogę kliknąć. Jeden punkcik. W co my tu możemy mu dać? Właśnie, co? Może w tą defensywę? Dobra, dajmy mu tą defensywę. Mhm. No już maksymalny poziom, dobrze. Gdzie możemy tu dalej się udać? Tutaj mamy wszystko zajęte. O, tu mamy podziemie. Dobra, idziemy sobie dalej. Tu oczywiście rozbudujemy zamek dalej. Maksymalnie go rozbudujemy, będzie po prostu spokój. I oddajemy to. Tam muszą zbierać siły chyba. Nasi wrodzy bohaterowie. Można by... Ale many, my nie używamy many, także to nam jest w ogóle niepotrzebne. Przejdziemy się do tych podziemi. No i zamek mamy rozbudowany. Nowy tydzień. Zobaczmy, co tu w podziemiach. Czy my tu byliśmy, czy nie? No nie byliśmy. No to zajrzyjmy. Armia tu jest jakaś, szczerze, jakiegoś artefaktu. Zobaczmy w ogóle, co to za artefakt. Mogłem wcześniej sprawdzić, ale w sumie bez znaczenia. No i znowu straty. Mało mam tych jednostek, przede wszystkim tych gryfów, więc tutaj nawet strata dwóch troszeczkę boli. Dlatego będę się starał to rozegrać samemu. Aczkolwiek z żywiołakami wody może być to trudne, bo one strzelają. Właśnie uderzają tą magię taką swoją. Czy z jednej strony dobrze, że się uparły na gryfy tylko. Ale co, przez zapomniałem, że przecież nie mam magii. Dobra, ten mieczek to jest tutaj, widzę, niewiele wart. Startujemy tymi szponami. A, zamroziły nas. I nie możemy. Dobra, skipniemy sobie. Zobaczmy. No, tak jest w miarę nieźle. Skipniemy. Myślę, że mamy cienę na tę chwilę. Tu się będziemy bronić. Dobra, atakujemy. Ktoś musi. Prawda, drugi tylko zostało, niestety. No, ty też się broń. Jeszcze szczęście musiało zrobić. Dobra, 15. 4 za was. One dwa razy atakują jeszcze. Dobra, to może byśmy dali... Lecie. Go zaatakujemy. Może ich za odmianę. Kurde, już źle zrobiłem w tym momencie. Bardzo źle. Dobra, wykończymy tych. Dlatego, że nie mam jak wrzucić leczenia na gryf. Dobra, broń się.
No, przynajmniej tyle, że uparli się na gryfy znowu. No to ją w ten sposób bronimy się. No tu musimy skipnąć, poczekać. Tu też skipniemy. No ty lecz te gryfy. Kurde, czterech tylko. Dobra, damy mu to. Mu oddadzą, nic nie będzie. Dobrze, no i wykończymy naszym odcinkiem. Straciliśmy po prostu 3 gryfy. Krasnoludzki Osgard. Jedna ruda dziennie. No i coś tutaj nam zostało złoto być. Watacha zjaw. No atakujemy. No nie, 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 nie. Zajebaliście. No dobra. No proszę, jak się w jedną paczkę tutaj... Mieczyk. Szpony. Oczywiście, bo kurde. Jeszcze się śmią leczyć. Dobra, tutaj się broń. Tutaj się broń. Ile przydałoby się nam nawet jakieś głupie spowolnienie tutaj dla niego. No, nic takiego nie mamy. Mieczyk, skupiamy. O, teraz już ładnie idzie. 37. Dobrze, niech się leczy. Bronimy się, bronimy się. Również się bronimy. Następna tura, więc mieczyk. Skupiamy. Strzelamy. No i teraz ruszy do ataku, bo już dwa razy się uleczył. Dobra, bronimy się. Kontratak, więc nie będziemy atakować, chociaż mogłem rzucić anioła stróża. Nie pomyślałem. Dobra, mieczyk. Teraz zaatakują nam kogoś, widzę. Nie mamy spowolnienia. Nie będę gryfem odlatywał, bo gotów mi tutaj dojechać do łuczników. 6 ruchu, no. Dobra, gryfami się bronimy, bo podejrzewam, że on właśnie gryfy zaatakuje. Troszeczkę go osłabimy jeszcze, no a ja gryfy. Jeszcze szczęście musiał robić. 2 na szczęście. Dobra, to my robimy tak. Damy mu anioła stróża, a on zaatakuje. Bardzo ładnie, ale drugi raz może zaatakować, bo go zabije. Skupnięcie. Leczymy sobie gryfy. A on dokończy dzieła. No i da radę. Bez strat to zrobić. Dobra, zbieramy tutaj dalej. Chrypa mnie złapała. Przepraszam, ale... Dobrze, niż lepiej. No i cóż, w zamku. Na razie nie będziemy wykupywać jednostek, bo... Zobaczymy, gdzie on wyjedzie z tych podziemi, żeby ktoś po prostu nie musiał mu dostarczać później jednostek, to może gdzieś sam po prostu wykupi. Na raz zobaczymy. Na razie tu zwiedzę i jak widzicie, atakuje troszeczkę żywiołaków, ale tutaj dostaniemy punkcik, więc... Punkcik obrony czy ataku? Już nie pamiętam. O, proszę, znowu stracę. A więc znowu gramy. 2 gryfy i 2 pretorianów, także postaramy się zmniejszyć te straty. No jak zwykle wparłem się na gryfy. Dobrze, strzelam. Na początek mieczyk. Co, waliby w te żywiołaki 2 razy? Proszę bardzo. Skipniemy, chociaż nie, możemy się bronić, dlatego że oni już się ruszali. Oni już się zbliżają, dobrze. Gryfy. Ale najpierw żywiołak, mieczyk. Gryf może wystartować. Trzymamy się z jego leczeniem jeszcze. O, teraz się może przydać to.
jeszcze raz. A my może byśmy się tam nie wychylali na początek. Chociaż czemu by nie? Najpierw zaatakujemy. A teraz dam im anioła stróża. A ty broń się. Dobrze. Teraz oczywiście mieczyk. Gryf to niech tutaj się nawet nie rusza. Nie wiem, czy da tak radę. Nie da rady. Dobra, więc tutaj walimy. 19. Tutaj podejdziemy. Mają anioła stróża, więc tych jest więcej. No dobra, i co teraz? Mogę go zabić. Ale chyba lepiej ulepszymy tych. Dwóch tutaj nie powinno nam zrobić spustoszenia, myślę. O, trzech. Dobrze, jednego zrobił. Dobra, skip. 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 A więc leczymy tego jednego. Kurczę, no. Jeden, dwóch. No może da radę. No nie dało, ale on dokończy. No i udało się bez strat to zrobić, nawet tak minimalnych jak mieliśmy przy automatycznej walce. Dobra. No i weźmy, co to w ogóle jest? Proszę, pierścień szybkości. Plus 5 do inicjatywy. Bardzo fajny artefakt. I co to było? Obrona, okej. Okay. Ten pierścień musimy założyć. Dlatego, że on jest na pewno lepszy niż ten. Zresztą nam moc magiczna do niczego nie jest potrzebna. Tego zacznijmy. Co to dawało? Co przeznaczenie też nam niewiele potrzebne. Okej. Okay. Gdzie my dalej się ruszamy? Dalej się ruszamy w tą stronę. Troszkę rudy. Troszkę leży, dobra. I też możemy oddać turę. No i dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Zobaczcie, ile mamy surowców, bardzo dużo. W każdym razie ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do kolejnych. Dzięki, trzymajcie się, cześć.